Wieczerza Pańska, Jana, rozdział 6, werset 54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Bracie, siostro, przystąp proszę do stołu Pańskiego. Jezus oświadcza, jam jest chleb żywota. Przyjmując chleb, koisz głód twojego serca. Przyjmując wino, Bóg krwią swoją zmywa twój, siostro, grzech. Wieczerza Pańska jest upamiętnieniem śmierci Pańskiej. Kielich wina to nowe przymierze Boga z człowiekiem. Kto przyjmuje ciało Pańskie i pije jego krew, żyć będzie wiecznie. Kto trwa w Bogu, wydaje wiele dobrych owoców. Siostro, bracie, przyjmij godnie ciało i krew Jezusa. Zanim przyjmiesz ciało i krew Jezusa, pojednaj się z Bogiem, przeproś się z bliźnim, usuń szkody wyrządzonej ziemi twoją grabieżcą gospodarką. Proś Pana, niech sprawiedliwość Boża okryje duszę twoją. Przyłącz się, siostro, bracie, do chóru niebiańskiego, śpiewając: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, cała ziemia jest pełna chwały twojej, Panie. Alleluja. Hosanna na wysokościach, Bogu chwała. Amen. Boże Ojcze wiekuisty, prosimy Cię przez Pana Jezusa Chrystusa, pobłogosław i uświęć ten chleb, symbol ciała naszego Odkupiciela. Daj nam swojego ducha, abyśmy miłowali Boga i bliźnich, wywyższali imię Zbawiciela. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, o życie wieczne. Amen. Boże Ojcze wiekuisty, prosimy Cię przez Pana Jezusa Chrystusa, pobłogosław i uświęć to wino, symbol krwi Pana Jezusa Chrystusa przelanej za nas na Golgocie. Wspominamy nowe przymierze zawarte przez Boga z człowiekiem. Darz nas, Panie, swym duchem i doprowadź nas do Królestwa Bożego. Amen. Dziękuję.